Na skraju lasu wielkiego stała chatka mała, w której ojciec, dzieci i macocha mieszkała. Macocha była niedobra, o swoje wygody dbała, w trosce o biedę dzieci do lasu wysłała. Bajki czas, bajki czas, bajki czas. Ale ciemno wokoło, do domu daleko, siądźmy tu na tym pieńku. Braciszku kochany, jak znajdziemy drogę do domu? Jak tu straszno, jak ja się boję. Małgosiu, nie bój się. Jesteśmy dobre dzieci. Na pewno nic nam się nie stanie. Jestem bardzo zmęczony. Ja jestem też śpiąca. Usiądę koło ciebie, Jasiu. Zmęczone drogą dzieciaki usnęły jak małe niemowlaki. Wiatr kołysał drzewami, zwierzęta chodziły parami, cichutko, leciutko po lesie, wiatr obsypywał darami. O, jaki jestem wyspany! Małgosiu, obudź się! Cóż, pora w drogę! Ruszajmy, może znajdziemy drogę do domu. W oddali stała chatka wspaniała, cała z cukru, z piernika, do zjedzenia Hej tam, w oddali stoi chatka, cudna, wspaniała, cała z cukru, piernika, do zjedzenia doskonała. Był sobie Jaś i Małgosia, bardzo dobre dzieciaki. Wędrowały przez bory, lasy oraz rzeki. Cóż to była za chatka wspaniała, cała z cukru, z piernika, do zjedzenia doskonała. Wędrowały przez pory, lasy.
Mniam, pyszny piernik. Mniam. A, brzydkie dzieciaki, zamknę natychmiast was do paki, do komórki malutkiej. Słomą wyścielanej, nikt was nie usłyszy, dzieciaki kochane. Wiedźmo, poczęstuj się piernikiem. Częstujcie się! No, radź. No ale to nie tak chłopczywie, dzieci! Dzieci nie tak chłopczywie! To już koniec bajeczki. Do poruszeczki. No dobra, Oto roześmiane dzieciaki. Roześmiane dzieciaki.